wszystkich, z tej strony Daro, a oto gra Legend of Grimrock. Ostatnio dość popularny RPG, w którym tworzymy czteroosobową drużynę i poruszamy się po komnatach. No to może zacznijmy grę. Jeszcze w to nie grałem, dopiero pierwszy raz to widzę. No i tak, tutaj mamy tworzenie postaci. Wybieramy sobie imię, rasę, klasę. Tutaj mamy do wyboru skille. Mamy tutaj pokazane, ile dana postać ma życia, energii, czyli many. No i tutaj podczas dodawania skilli będzie się tutaj zmieniać. Tutaj mamy skille. Zależne od danej klasy. Klasy mamy 3, czyli wojownik, mag i łotrzyk. No i tutaj mamy umiejętności. Myślę, że najpierw zrobimy sobie wojownika. Kiedy wybieramy rasę, mamy tutaj za każdym razem różne... Każda rasa po prostu odróżnia się różnymi umiejętnościami. Na przykład człowiek ma wszystko wyrównane, minotaury mają dużo siły i witalności, jaszczurki mają bardzo dużą zręczność, a obcy mają dużą siłę magiczną, no i trochę zręczności. To może wojownik to będzie dobry minotaur. To tutaj mu do maksa do siły, trochę witalności i 2 do zręczności. Myślę, że najlepszym skillem będzie atletyka, umiejętnością agresja, no i co będę jeszcze mieć? No i atletyka może też. Albo nie atletyka, a... O, tutaj. To mi doda na... To mi doda było 2 punkty do zręczności. Może wybierzmy mu imię. Xavier. Kolejny to będzie mag. To może wybierzmy... tutaj tu obcych. Czy to jest... No i... Dajmy mu na pewno na maksa do siły magicznej, 2 do witalności i 2 do zręczności. Wybierzmy sobie teraz magię, jaką będzie władał. Weźmy na przykład lód. A tutaj umiejętności aura, bo to daje do energii. Może tutaj życia bym ma mało. Trzecia nasza postać. A może jeszcze weźmy mu... Ale nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu na imię. Może być Orfin. Następny zrobimy sobie też maga. Będzie 2 magów. Tylko że temu dajmy na przykład... Będzie to kobieta, dajmy jej do ognia. No i... na pewno też siła magiczna na maksa. Witalność 2 i tutaj 2. Wybierzemy te same aurę oraz... Aurę oraz życie. Boże. Tak ze Skyrima. Padłem na pomysł, może ze Skyrima tak. No i łotrzyk. To może niech tutaj będzie jaszczurka. Na maksa damy w zręczność, 2 w witalność, niech będzie 2 w siłę. O, no i do rzucania duża celność. Tak, tutaj może celność. I teraz umiejętności, no to może plus 2 do zręczności i może plus 5.
15 życia. No i jaki mu tam nick? Może Lin? Pasuje do jaszczurki. Zobaczmy, czy wszystko wybraliśmy. No myślę, że wszystko. Myślę, że taka drużyna może być. To ruszajmy. Tutaj mamy pokazaną taką pokazówkę wzgórza Grimrocku. No i tutaj chodzi o to, że zostajemy, no jesteśmy czwórką skazańców, którzy tutaj są wrzuceni do dziury lochów. Tak jest pokazane, jak zostajemy wrzuceni. Legend of Grimrock. No dobra, przejdźmy teraz do gry. W grę jeszcze tak długo nie grałem, dopiero chwilę wcześniej pograłem, no i teraz postanowiłem zacząć od nowa, tam nawet prawie nic nie miałem, nawet nie przyszedłem tutaj do pierwszych komnat. Tutaj tylko pamiętam, że trzeba było, tutaj mam napisy, musimy podnieść pochodnie. Dobra, to dajmy jemu, sobie jeszcze przestawię w tej postacie. Tutaj dość łatwo, póki co, to jest taka gra, sporo zagadek ma, prawie na każdym kroku. Broń. Broń. Załóżmy mu. Okej, idziemy. Tutaj tab, mam mapę. Tu teraz zmierzamy. Tutaj jest kamień. Trzeba to położyć tu. Tutaj, co tutaj trzeba? Tutaj kamień się przyda. No i dobra, no i tutaj mamy, musimy klucz otworzyć drzwi. Okrąg, otwórzmy tym kluczem. Jest klucz z napisane zgubny kamień. Co tu trzeba było zrobić? Tutaj też jest jakaś zagadka. A tutaj klucz. A tutaj klucz, też ten wystający kamek. Idziemy. Okej. Tutaj nic nie ma. Tutaj o. O, potwór pierwszy. Wróciłem. Buty i lina, tak? Buty tu... A nie, to nie lina. Jakieś ubrania, o. No damy. Ten mężyk. No i świetnie. Tutaj świetnie. Zobaczcie, nic nie przeoczyłem. Powiedzmy sobie pochodnie, może się przyda. Jedną pochodnię będę miał na zapas. No i może to, o. To zrobię tak. I co? Nie wiem właśnie, bo czarów używa się tak, że klikamy tutaj na tą rękę prawym przyciskiem myszy i mamy do wyboru runy. To pamiętam właśnie, że z ognia była tylko, z tego co pamiętam, ta runa, z tych, których odkryłem. A on ma magię lodu. I właśnie u niego jeszcze żadnego czaru nie potrafiłem odkryć, korzystając z tych wszystkich run. Ziarno nic nie daje, nie wiem, może jest jakieś połączenie. No po prostu on może jeszcze nie ma czaru. O, drugi też potwór. O, szybko z tym poszło.
O, jakieś sandały. Jedzenie, kamień, sandały. A, tutaj nie ma. Tu jakaś szmatka. Co ona daje? Minus jeden do magicznej, ale do ataku. No to dajmy to, bo on mi tak nie korzysta. A tej dajmy. Chyba on ma mniejszą osłonę. Mniej życia. O, ja mu się bardziej przydałem. Tu jeszcze klucz, tak? A tu tam nie byłem. Tutaj tab się włączył na ten. A chleb i kamień kolejny. Co tutaj trzeba zrobić? Potrzebuję czegoś do latania. Tam kamień. Padnie, można było się domyślić. Na razie takie łatwe te zadania, ale zacznę później. Już mówiłem dopiero, no gram drugi raz, a tylko chwilkę grałem, to spokojnie stworzyłem postać i zacząłem, jak się porusza. Gdzie teraz? Czy pójdziemy pierw tutaj, tu. Ja. Ślimaki, tak? Przejdźmy najpierw. Co tu jest? Zdawało mi się. Jakieś takie, coś tak kusi to pomieszczenie. Ej, by coś tutaj miało być. No, potwór. Szkoda, że nie ma tutaj walki turowej. Taki zwój? A. Zwój ognistej kuli. Aha, tu mam pokazane, jak działa ten czar. Może jemu damy. Może w końcu się do czegoś przyda. Kolejne takie spodenki. No ale to mi się do magów nie przydadzą. Chyba, że jemu po prostu dam, a. O. To tylko ci da się podnieść, chyba nie. Żadnych przycisków więcej jak kamień. Żadnych przycisków chyba więcej nie ma. Idziemy teraz do tych dwóch ślimaków. Ups, tego nie przemyślałem. Siły magicznej. Za mało many. O, tutaj taki flamecik. Ciekawe, do czego. Czy to jakoś można tutaj użyć? Nie, nie da się. Może mag. Nie, też. O, da się położyć tak. Dobrze. No i tak, tutaj przejrzałem już tą komnatę. Teraz pójdziemy tutaj prosto. Kto z głodem ma? Nie są jeszcze głodni. No, zobaczymy, co tutaj nas czeka. O, kolejne potwory. Są jakieś mocniejsze. Ale taki mocny jednak nie, ale nie miałem czary. Teraz już mi się mana skończyła. No, ogień potworze.
Żona będzie mogła użyć tego słowa. Chociaż... Nie wiem, jak go użyć. Ja tylko pokazuję, jaki mam czar. Możliwość. Ja po prostu uciekał przed nimi. Już nie mam. Mogę teraz tymi dwoma. O, rozsypał się. Świetnie. Kolejny potwór. Świetnie. Co ich nakarmię? Zaraz. Kolejny grzybek. Ona ma grzyb. I on ma grzyb. Roślinka jakaś. Jej damy. I kolejny klejnot. Co teraz z tymi klejnotami? Pomyślmy. Tu muszę iść, bo tutaj nic nie ma. Tutaj jeszcze nie byłem. No to idziemy. Jeszcze w tym momencie, kiedy nigdy nie byłem. Zobaczymy. To tu, a to tu. O, może je na nim trzeba użyć te klejnoty. O, do oczu. Co to za wojownik? Będzie dużo uciekania. Taki słabiutki. Przejmę tarczę i włócznie. Ile ta włócznia ma ataku? Atak power. Speed. Ale celność ma dużą. Ta włócznia będzie dobra. Temu damy sztylet. Temu tarczę. Temu damy. Pochodnie. Nie wiem, czy on taką moczugą. No dobra. Myślałem, że będzie o wiele cięższy ten potwór, weźmy ja sobie zapiszę. O, to sobie wypiło. Patrzmy, zapisało się. Dobra, więc tutaj trzeba iść. Łatwy do pokonania. O, tu kolejny zwój. Zobaczmy, może dlatego coś, ale nie da się. Musimy patrzeć na małe detale, nie to. O, to coś się od razu znalazłem. Ale nie wiem, czy o to chodziło. On też jest, widzę. O, różdżka. U, pochodnie się wypala, nie widziałem. Zależy, wziąłem następną. Spellcraft 1. A, czyli jak zdobędę level, to muszę sobie dodać do... Ło!
O, odnawia w ogóle całe życie i... magię. Kolejne, to tak, to jest napisane do Magic Stone. Dla maga. Może odnawia życie. To na pewno się przyda, a tutaj... Cloud, czyli to ziemi, poziom trzeci. Kolejny zwój magiczny. Temu damy to wszystko. Kamienie się jeszcze pewnie przydadzą. On będzie nosił jedzenie, różdżkę petlatej. Okej. Tutaj kolejne zejście na kolejny poziom. No to myślę, że pierwszy poziom... Znaczy, czy może jeszcze tutaj nie ma żadnych przycisków? Może coś jeszcze mam do odblokowania? Ja nie widzę chyba już nigdzie nic takiego. No to chyba to będzie na tyle. Następny poziom w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się.